Polska leży w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim. Pod względem powierzchni jest na 9., a pod względem liczby ludności na 8. miejscu w Europie. Na obszarze ponad 320 km2 powierzchni mieszka obecnie około 39 milionów Polaków. Historia Polski sięga prastarych dziejów i zaczyna się od chrztu przyjętego przez Mieszka I. Lubelszczyzna zajmuje około 8% powierzchni Polski i od stuleci łączy ze sobą kultury Zachodu i Wschodu. Z wyjątkiem Lublina, który skupia 2/5 ogólnej liczby mieszkańców, jest regionem słabo zurbanizowanym. Z tego między innymi powodu Lubelszczyzna, tak jak wiele innych rejonów Polski, zmaga się z różnymi trudnościami. Jednym z większych problemów tej części kraju jest bezrobocie. Województwo lubelskie dotknęło ono w najwyższym stopniu. Bezrobocie określane jest jako zjawisko gospodarcze, polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Pracy nie ma w Polsce około 17% wszystkich obywateli. Straty ponoszone w okresach wysokiego bezrobocia to największe udokumentowane marnotrawstwo we współczesnej gospodarce. Są one wielokrotnie większe od strat wynikających z nieefektywności, na przykład w następstwie monopolu. Szacuje się, że na każdy procent, o jaki faktycznie stopa bezrobocia przewyższa naturalną stopę bezrobocia, realny PKB jest niższy o 3%. 27,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych to osoby w wieku od 25 do 34 lat. 44% bezrobotnych mieszka na wsi. Polskie bezrobocie jest długotrwałe, trwa powyżej 12 miesięcy. Liczyło się w momencie, kiedy projekt był realizowany, że średni koszt utrzymania jednego miejsca pracy w biurze w Warszawie to jest około 10 tysięcy złotych rocznie, jednego miejsca pracy. I teraz zakładając, że takiego pracownika nie na cały etat, bo ponieważ nie na cały czas jego pracy przeniesiemy do pracy na przykład w domu, powiem tylko dlaczego nie na cały czas. Ten model nie sprawdził się praktycznie nigdzie. Zazwyczaj telepraca czy praca, uelastycznienie pracy względem miejsca pracy realizowane jest na zasadzie 2 dni w domu, 3 dni w biurze, albo 2 dni w domu, 2 dni w biurze i 5 dnia gdzieś w podróży. W dużych firmach typu IBM, gdzie wprowadzono takie rozwiązania. Może na czym polega ten hot desk? Polega to na tym, że jedno biurko dzielone jest przez 2-3 pracowników. Mają określony grafik przychodzenia do biura i dzielą się po prostu zasobami biurkowymi, swoją szafką, swoim komputerem. To na początku może być trudne do przyjęcia przez wielu pracowników. No jak? No przecież w pracy mam własne biurko, mój własny bałagan na tym biurku, mój komputer, moją klawiaturę. Jak mogę się z tym dzielić? No ale trzeba to przyjąć. I okazuje się, że właśnie wymieniony IBM na przykład po wprowadzeniu takich rozwiązań w niektórych krajach mógł rzeczywiście zredukować swoją przestrzeń biurową prawie o połowę. Przyczyny bezrobocia. Utrata pracy ze względu na przekształcenia gospodarcze. Zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu. Restrukturyzacja przemysłu. Brak odpowiednich kwalifikacji. Brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Niewielka mobilność. Wysokie koszty dojazdów do pracy. Jedną z możliwości zmniejszenia bezrobocia jest wprowadzenie tzw. pracy zdalnej. Za ojca telepracy uznać należy amerykańskiego fizyka Jacka Nilsa, który wymyślił pracę na odległość w czasie kryzysu paliwowego w Stanach Zjednoczonych. Nazwał ten rodzaj pracy telecommuting.
Na początku lat 90. firma AT&T wprowadziła system telepracy, który w przeciągu 6 lat objął 55% pracowników amerykańskich oddziałów firmy. W tym samym roku American Express podjął program telepracy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Fundacja Fuga Mundi zastosowała ten rodzaj pracy dla swoich członków. Pracę zdalną najczęściej znamy jako telepraca, ale ma ona znaczenie znacznie szersze. Wszystko to, o czym myślimy, kiedy zmienia się nasz 8-godzinny czas pracy w biurze na inny rodzaj pracy, bardziej elastyczny, w sensie czasu i miejsca pracy. Fundacja Fuga Mundi została założona w 1995 roku. Osoby niepełnosprawne powołały fundację. To jest o tyle ważne, że rzeczywiście powstanie fundacji związane było z próbą poradzenia sobie z wieloma problemami, z którymi stykają się osoby niepełnosprawne, i uznaliśmy, że najlepszą formą jest ta forma, kiedy weźmiemy sprawę w swoje ręce. Fundacja od samego początku próbujemy jakby stworzyć warunki do równego udziału w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym. O tyle to jest ważne, że często w debacie publicznej wskazuje się osoby niepełnosprawne jako te, które mają przywileje. Otóż wydaje się, że tutaj należałoby te różne uprawnienia, które przypisane są czy dla osób niepełnosprawnych, rozumieć w kategoriach wyrównywania szans. I w Fundacji Fuga Mundi próbujemy tą główną ideę centralną dla polityki wobec osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, w Organizacji Narodów Zjednoczonych wdrażać. Piętnaście lat temu z przyjaciółmi byliśmy nad jeziorem. Wymyśliliśmy kąpiel w nocy i poczuliśmy się kąpać o, nie wiem, to była 22, może 23 w nocy. I skoczyłem do wody, nie sprawdzając, ile tam było, może pół metra wody, i nastąpił uraz tego kręgu szyjnego. Operacja, półroczna prawie rehabilitacja i powrót do domu. No i przez lata nabieranie sił. Pracuję w firmie, która ma siedzibę w Krośnie, i to jest firma, która dostarcza podmiotom gospodarczym wszelkie informacje o przetargach, różnych zamówieniach publicznych, o, nie wiem, no praktycznie wszystko, co jest wspólnego z gospodarką. I ja jestem zatrudniony na stanowisku wprowadzania danych. Jest specjalny program dla mnie stworzony. Musimy się zalogować. Każdy pracownik ma własny login, własne hasło. Z różnych stron internetowych o tematyce gospodarczej wyszukuję przetargi. Moim zadaniem jest znaleźć taki przetarg przede wszystkim. Sprawdzić, czy to jest przetarg aktualny, czyli czy nie jest ogłoszony dawniej niż 14 dni. I czy do końca tego przetargu nie jest więcej niż 7 dni roboczych, czyli 9 dni ciągiem. Telepraca jest unikalną szansą na zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Dlatego, że znosi bariery czasu, przestrzeni, pracę można wykonywać wszędzie, o każdej porze, to dla osób niepełnosprawnych jest niepowtarzalna sytuacja. Społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo oparte na wiedzy stwarza taką właśnie szansę, ale to, co też trzeba powiedzieć, że wszelki uniformizm, prawda, że jedno rozwiązanie dla wszystkich, przeżywaliśmy to, wiemy, że to nie jest dobre, i w tym przypadku tak samo. Telepraca jest właściwą formą dla niektórych osób, dla tych, które lubią pracować z informacją, dla tych, którzy mają odpowiednie przygotowanie, predyspozycje do tego typu pracy. Pierwsza podstawowa zaleta to jest taka, że na podstawie tej umowy, na którą jestem zatrudniony, ja muszę pracować 7 godzin dziennie, ale mogę pracować w ciągu dnia, mogę pracować godzinę, mogę pracować 3 godziny. Najważniejsze jest, żebym w ciągu dnia miał 7 godzin roboczych. To jest pierwsza podstawowa zaleta. W każdej chwili mogę przerwać, nie wiem, pójść się czegoś napić, czy zjeść obiad i wrócić do pracy. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa, która jest chyba dla mnie najważniejsza, to jest taka, że ze względu na swoją niepełnosprawność, zwłaszcza, nie wiem, no, bardzo duży stopień niepełnosprawności, bo ja naprawdę mam spore problemy z poruszaniem, odchodzi mi kłopot z dojechaniem do pracy. Wiemy, że praca to nie tylko wymiar ekonomiczny, prawda? Praca również ma wymiar społeczny i psychologiczny. Dzięki pracy zarabiamy na utrzymanie, na zaspokajanie swoich potrzeb, różnych potrzeb, prawda? Ale również praca to ten wymiar psychologiczny, kiedy budujemy swoje poczucie kompetencji, kiedy potrafimy być dzięki temu dowartościowani, prawda? I praca to też wymiar społeczny, kiedy w pracy praca tętni relacjami interpersonalnymi. Nawiązujemy kontakty, rozwijamy, prawda, nasze znajomości. Dzięki temu żyjemy pełniej i w sposób bardziej bogaty. Na pewno samo to, że się ma pracę, to już jest pozytywne. A negatywne jest to, że no jednak siedzi się w domu, w czterech ścianach, nie wychodzi się na zewnątrz, nie ma tego kontaktu z ludźmi, prawda? Chociażby, no, tak jak mówię, no, rozmowy, no, do kogoś się odezwać, a tak to się jest samemu tylko z komputerem, z pracą i no to jest właśnie to negatywne. Ale z drugiej strony patrzymy też od strony finansowej, że no jednak można byłoby dojeżdżać do tej pracy, robić to samo, co w domu. No ale niestety tutaj barierą są, no tak jak mówiłem wcześniej, przemieszczanie się. A pracodawca, no nie zawsze, że tak powiem, transport tutaj gwarantuje. Lublin, stolica województwa lubelskiego, leży w środkowo-wschodniej Polsce w pobliżu granicy ukraińskiej. Malowniczo położony na Wyżynie Lubelskiej, trzeci pod względem wielkości region kraju. Historyczny nastrój nadaje Lublinowi Zamek Lubelski, gdzie w 1569 roku zawarto ważny akt polityczny – Unię Polsko-Litewską. Unia na kilka stuleci połączyła oba państwa i narody. Stare miasto otaczają kamienice związane z ważnymi historycznymi postaciami, a zespół staromiejski zamykają dwie bramy – Grodzka i ta, która od wieków łączy starą część miasta z przedmieściem prowadzącym do Krakowa, czyli Krakowska. Wartą zauważenia jest również jedna z pierwszych świątyń barokowych w Polsce. Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, który już w roku 1805 stał się katedrą. Nieco później słynny architekt Antonio Corrazzi dobudował do niej klasycystyczny portyk z tarasem. Obecnie Lublin zamieszkuje około 350 tysięcy ludzi. Zalety pracy na odległość dla pracodawcy. Wzrost wydajności i efektywności pracownika. Optymalizacja stanu zatrudnienia. Redukcja zwolnień chorobowych. Zmniejszenie powierzchni biurowej. Oszczędność materiałów biurowych. Ograniczenie konfliktów w pracy. Pracodawca płaci za efekty, a nie za czas poświęcony na wykonanie zadania. Zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach z odległych miejsc. Nie jest to nowość faktycznie w Stanach Zjednoczonych, jest to bardzo popularna forma pracy. Nie jest to nowość generalnie w całej Ameryce Północnej również. Jest to nowość, nie jest to również nowość w niektórych krajach zachodniej Europy, czy dawnych krajach Unii Europejskiej. Jest to w dalszym ciągu nowość w większości tak zwanych nowych krajów. Na przykład w Polsce praca elastyczna, albo może wężej telepraca, bardzo szeroko traktowana, czyli bardzo szeroką definicję telepracy przyjmując, jest to tylko kilka procent ogólnej liczby ludzi, którzy pracują w Polsce, stosujących tego typu technik. Urząd Miasta Lublin wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób bezrobotnych i oprócz tego, że istnieje Miejski Urząd Pracy, w ramach samego urzędu powstała komórka Miejskie Centrum Informacji. W ramach programu Pierwsza Praca razem z takie porozumienie zostało zawarte z Ministerstwem
Pracy i Polityki Społecznej i Urzędem tutaj Miasta Lublin. Do głównych zadań Miejskiego Centrum Informacji należy właśnie pomoc osobom bezrobotnym w zakresie pisania listów motywacyjnych, kurikulum vitae, logowanie się, czyli prowadzenie swojej strony, że tak powiem, internetowej. Każdy bezrobotny może do nas przyjść, wysłać swoje oferty pracy do potencjalnych pracodawców. Kompletujemy, czyli te wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowujemy dla potencjalnych pracowników. Plus prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, czyli autoprezentacja, przygotowanie się do nowego stanowiska pracy. Mamy konsultacje z psychologiem, z doradcą zawodowym. Także użyczamy niejako i maszyny, i urządzenia, i parę takich instrumentów socjotechnicznych do poprawy bytu osób bezrobotnych, żeby jak najszybciej mogli się albo przekwalifikować, albo znaleźć nowe miejsce pracy. Skończyłem Politechnikę Lubelską, tutaj na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Szukam pracy konkretnie w budownictwie, ponieważ to było zawsze moim marzeniem. Wiadomo, że budownictwo jest to takie dosyć specyficzne środowisko, więc należy zdobyć uprawnienia do tego, aby pracować w budownictwie. Więc potrzeba mi tutaj zdobycie pewnej praktyki, a potem ubieganie się o egzamin do uprawnień budowlanych. Niedawno się zdecydowałem, bo mam dwójkę dzieci, więc niedawno zdecydowałem się na to, żeby już szukać w całej Polsce. No do pewnego momentu szukałem w Lublinie, bo lubię to miasto, bo jest dosyć specyficzne. Wiadomo, że są też piękniejsze miasta niż Lublin, bo trochę podróżowałem, ale Lublin jest takim specyficznym miastem, gdzie naprawdę fajnie mi się żyje, mam wielu przyjaciół i ciężko jest też z tego zrezygnować. Ale w tym momencie już szukam w całej Polsce pracy. Spotkałem kiedyś człowieka, Amerykanina, który miał firmę doradztwa informatycznego. Robili wszelkie rzeczy, które kojarzą się z doradzaniem w zakresie informatyki. Włącznie z tak błahymi rzeczami, jak na przykład tworzenie strategii marketingowych, internetowych, czy nawet stron www, ale to było jakby włączne. Człowiek ten zatrudniał kilkadziesiąt osób, nie przebywał sam w Stanach, jeździł po całym świecie, tam gdzie akurat miał większe przedsięwzięcia, większe projekty, zatrudniał pracowników z całego świata, wypracował sobie jakąś własną metodę sprawdzania ich kwalifikacji, zatrudniania ich, nie chciał zdradzić jaką, ale mówił, że dla niego nie stanowi problemu znalezienie na przykład dobrego grafika, który przebywa, pracuje, mieszka w Argentynie, wysłania mu sprzętu, komputera wartego kilka tysięcy dolarów i zatrudnienia go na projekt trwający na przykład rok czy półtora. Mówi, że to dla niego nie stanowi w tej chwili problemu, miał kilka lat doświadczeń już tego typu pracy, miał kompletnie wirtualną firmę, bez prawdziwego biura w tym standardowym tego słowa znaczeniu. Zalety pracy na odległość dla pracowników. Nienormowane godziny pracy. Możliwość opieki nad dzieckiem lub wykonywania innych obowiązków domowych. Brak kosztów dojazdów do pracy. Efektywne wykorzystanie czasu poświęcanego na dojazdy do pracy. Możliwość zatrudnienia się w odległych miejscach. Możliwość zatrudnienia dla ludzi o unikalnych zawodach. Możliwość pracy dla więcej niż jednego pracodawcy. Po analizie tutaj naszej sytuacji w Lublinie doszliśmy do wniosku, że jest stosunkowo duży procent osób, które samotnie wychowują dzieci. Centrum Promocji Pracy, bo tak nazwaliśmy nasze centrum, będzie przyjmowało zlecenia świadczone z zewnątrz od pracodawców. Czyli osoby, które samotnie wychowują dzieci bądź wychowują dzieci, będą mogły przyjść tutaj w przez siebie wyznaczonym czasie i wykonać zlecenie, które będzie pozyskane bądź zlecone przez danego pracodawcę. W ramach projektu będzie utworzone e-centrum, czyli Centrum Promocji Pracy, w ramach którego będą stosowane elastyczne formy zatrudnienia. A podczas świadczenia tej pracy nad najmniejszymi dziećmi będziemy sprawować opiekę piętro niżej w naszym takim mini przedszkolu. O programie generalnie dowiedziałam się od koleżanki, która jest w bardzo podobnej sytuacji jak ja, czyli jest matką samotnie wychowującą dziecko. Na samym początku musiałam wypełnić ankietę, były bardzo szczegółowe testy psychologiczne, rozmowy z doradcami, badanie, czy jesteśmy osobami
które wytrwają do końca szkoleń, właśnie ambitnymi, chętnymi do nauki, do poszerzania swoich horyzontów i w ogóle chyba walczenia też i o poprawę sytuacji życiowej. Cała inicjatywa Equal, czyli program realizowany w całej Polsce, który składa się ze 107 projektów, ma na celu wypracowanie innowacyjnych metod, systemów wdrażania osób bezrobotnych na rynek pracy. Czyli tutaj efektem całego projektu nie będzie ilość zatrudnionych osób, które biorą udział w projekcie, tylko wypracowanie systemu, który być może zostanie wykorzystany na szczeblu już na szczeblu wyższym i wdrożony do polityki społecznej. Nie liczę na taką formę pracy. Ja chciałabym pracować, mieć bezpośredni kontakt z ludźmi, ponieważ bardzo to sobie cenię i chciałabym w tym kierunku iść. Czyli mogę prowadzić sekretariat, ale prowadzić sekretariat w firmie. Mogę prowadzić administrację, a nawet księgowość, ale robić to w firmie, u pracodawcy. Chcieliśmy pomóc tym osobom wyjść z domu, ponieważ są to osoby samotnie wychowujące dzieci. Większość czasu spędzają ze swoimi dziećmi, z najbliższą rodziną. Nie chcieliśmy ich zamykać w domu, bo owszem, jest możliwość telepracy, czyli pracy w domu, ale chcieliśmy im dać możliwość wyjść do ludzi, nawiązania normalnych kontaktów, normalnego życia. Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie europejskiej strategii pełnego zatrudnienia i lepszych miejsc pracy dla wszystkich. Na początku projektu stworzyliśmy gruby podręcznik obejmujący wszystkie aspekty telepracy. Następnie przygotowaliśmy zestaw dokumentów, który opiszę nieco później. Zebraliśmy przykłady najciekawszych rozwiązań dotyczących zarówno strony technologicznej, jak i wielu innych aspektów od firm, które je aktualnie stosują. Jak zarządzać projektem jest również bardzo istotne, szczególnie dla osób, które w firmie podejmują decyzje. Prezentacje najlepszych menadżerów są tu krótkie i dobrze opracowane. Analiza kosztów przygotowana w komputerze umożliwia szybkie obliczenie, jakie korzyści daje zastosowanie pracy zdalnej. Przygotowany plan wdrożenia jest swojego rodzaju przewodnikiem pokazującym, jak połączyć te wszystkie opracowane tu elementy, jak dobrze i szybko wdrożyć plan pracy elastycznej. Tak zwana technologiczna matryca nie dotyczy tylko spraw technicznych, ale również tak ważnych jak zarządzanie firmą i personelem. I to wszystko, co w skrócie przychodzi mi w tej chwili na myśl. W rezultacie naszej dyskusji doszliśmy do wniosku, że zwycięzcą jest Flexwork.